my! Panem, oddaję Ci najlepsze ręce, jakie można. Kapitan drużyny, Bartosz Ława. Cześć. Się odprowadzimy. Na karty. Paweł, tu Paweł, tu masz rolę. Paweł, tu masz rolę. Masz sprzęt czy nie? Czy musimy pokazać? Zajmie się to mniej pasażerów, a ludzie na panu sanitarzowi sprzętu. Cześć. Każdy ma swoją szansę, bo panie Staszku, tutaj dla kolegów sprzęt prosimy. Dzień dobry. Zobacz, wzrostek czy masz? Dobrze. Wygrana w aukcji, od tego chciałem zacząć. Trudno było. Chciałeś od początku, powiedzieć sobie, nieważne ile, chciałbym bardzo trenować z Pogonią? No, chciałem bardzo, powiem szczerze, to był takie marzenie, no. Chciałem od samego dziecka zawsze z Pogonią trenować, coś tam zagrać z nimi. No i powiedziałem sobie, że tam do jakiegoś momentu, że do takiej ceny tam będę licytował to. No i się, no i się udało, no. Jak dzisiaj? Najpierw przywitanie, jeszcze szybki masaż, przebranie się w sprzęt i szybko od razu na boisko. A na boisku, jak się okazało, tylko chwila dziadka, potem siła, stabilizacja. Ciężko było? No, było bardzo ciężko, muszę powiedzieć. Dla mnie, że codziennie takiego czegoś nie robię. Dla mnie inny świat niż dla piłkarzy, co codziennie robią. No i powiem, że no, bardzo miło mi przywitali tutaj, pokazali mi też wszystko, gdzie coś, co jest, śmiesznie było. Dali mi ubranie, no i co mam powiedzieć, no cieszę się z tego bardzo. Potem gierka, trochę było piłki. Udało Ci coś tam zagrać? Dla mnie było trochę trudne, że na początku ta cała siła i tak dalej, że już po tej sile, że już prawie w ogóle nic nie mogłem się ruszać, biegać po boisku. No coś tam próbowałem tam jakieś parę razy podać, ale no to wiadomo, nie gram w tej samej lidze, ale cieszyłem się, że z piłkarzami mogłem zagrać. Jakbyś mógł za rok wziąć udział w takiej aukcji, wziąłbyś, albo czy byś polecił innym, żeby brali udział w takich aukcjach? No, już też o tym myślałem, ale ja myślę, że już tak bym nie zrobił, bo ja uważam, że to jest taka jedna rzecz, co można raz w życiu zrobić, że to po prostu musi być w głowie, że raz tak się coś mogło przeżyć i to jest po prostu chwila taka na życie, że, ale polecam bardzo mocno, jak ktoś, no innym, jak ktoś ma pieniądze, jak ktoś chce pomóc dzieciom i grać, no to tak, fajna przygoda, że ja chcę pomóc Pogoni, tak zachęcam bardzo mocno. No.